Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia ciasta z rabarbarem. To ciasto niekoniecznie musi być z rabarbarem oczywiście, może być z owocami sezonowymi, może być z owocami miękkimi typu borówki amerykańskie, czy malinki, czy co tam jest po drodze, ale to jest fajne ciasto, które zaczynamy piec właśnie na wiosnę z rabarbarem, a kończymy jesienią na przykład z gruszką. Jest w miarę proste do zrobienia, no jest niedrogie, nie jest suche, tam wchodzi masa budyniowo-serowa, czyli to jest coś pomiędzy sernikiem a budyniowcem, dosyć fajne ciasto. Ściągnęłam je z kanału niemieckiego mojej imienniczki, ona naprawdę ma świetne przepisy i tak sobie podpatruję, troszeczkę modernizuję to i wydaje mi się, że naprawdę ciasto Wam się spodoba. W takim razie potrzebujemy, najpierw żeby zrobić ciasto kruche, to potrzebujemy pół szklanki cukru, dwie czubate szklanki mąki, takie większe troszkę, dobra, jedno jajko, czubata łyżeczka proszku do pieczenia. I ja mam tak tutaj troszkę pozbierane to masło, ale ma być 150 g masła, czyli 3/4 kostki, tak? Naszej teraźniejszej, bo teraz kostki są 200-gramowe. Nie 250. No ostatecznie i ta margaryna może być, jak ktoś oszczędza. Ale no teraz masło było przecież niedrogie. Ostatnio jakaś była oferta w sklepie na L, chyba za 3 zł, więc no raczej masło. No i co? No i wyrabiamy. Wyrabiamy takie ciasto kruche. Masło nie prosto z lodówki, bo nam się będzie trudno wyrabiać, tylko takie w temperaturze pokojowej. Znowu wzięłam za małą miskę, bo chciałam, żeby było ładnie, a jest niewygodnie. Więc wyrabiamy, żeby było jednolite, to znaczy, żeby całe się wszystko skleiło ładnie. Przepis jest na tortownicę 24 cm. Ciasto wyrobione wygląda tak. W tej chwili wkładamy je do lodówki lub do zamrażalnika. Do zamrażalnika chcemy, żeby szybciej nam zrobiło się zimne i zwarte i twarde, ale też trzeba pamiętać, żeby nie zamarzło. Więc ciasto dajemy do zimnego i dalej działamy. Teraz musimy do ciasta ugotować zwykły budyń, czyli potrzebujemy pół litra mleka, nie wlewamy całego, tylko część, bo w czymś musimy ten budyń rozrobić. 3 łyżki cukru. Dobrze. I mleko teraz zagotowujemy, budyń rozrabiamy. Budyń waniliowy albo śmietankowy, jakiś biały budyń. Rozrabiamy, żeby nie było grudek. I czekamy, aż się mleko zagotuje. Teraz przygotowujemy rabarbar. Ja też dodaję jabłko, bo mam mało rabarbaru i on taki jest niespecjalny, to jest mój ogrodowy, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo wcześnie, jak na rabarbar taki zwykły z pola, więc ja jeszcze dodam jabłuszko do tego. No i wiecie, jak się rabarbar obiera, nie? Ten mój jest marny, w sklepach na pewno będziecie mieć ładniejsze. Ale mój nie ma grama niczego, żadnego nawozu ani nic, po prostu rośnie sobie. I tyle. No i obieramy. Potrzebujemy gdzieś tak
tak jak ktoś ma takie te duże laski rabarbaru, no to gdzieś ze 3-4 mniej więcej, zależy jak lubicie. Albo można dać 250-300 gramów borówki amerykańskiej, już widziałam, jest w sklepach. Albo zwyczajnie tylko jabłka. Co tam lubicie, ale z rabarbarem jest naprawdę fajne. No wiecie pewnie, jak się gotuje budyń. Ale jeszcze mogę podpowiedzieć, pół litra mleka, 3 łyżki cukru. Czasami budyń jest z cukrem, to uważać. Teraz wlewamy rozrobiony proszek do prawie gotującego się mleka. No i mieszamy, żeby się nie zrobiły grudki. Aż do zgęstnienia. Budyń śmietankowy lub waniliowy, jaki macie. No czekoladowy raczej nie. Budyń pozostawiamy do przestygnięcia. Tutaj mamy pokrojony rabarbar. Ja miałam trochę mało rabarbaru, więc jeżeli macie więcej, to swobodnie dajcie. I półtora jabłka. I na razie czekamy, aż nam przestygnie budyń, aż nam znowu stężeje i schłodzi się ciasto. No, możemy zająć się czymś innym. No i teraz mamy tak. Przestudzony, ugotowany budyń do naszego ciasta rabarbarowo-jabłkowego, ale może być same rabarbarowe albo z innymi owocami. Mamy tutaj ciasto wychłodzone w lodówce, ser i owoce. I teraz ciasto kroimy tak, żeby było 2/3 i 1/3. Albo na 3 części, ale najlepiej tak, no to też troszkę na oko może być, nie? Bo z tej jednej części będzie kruszonka, a ta część zostanie nam na dnie. No i tutaj nie smarujemy blaszki, bo jest bardzo dużo tłuszczu, to jest kruche, więc spokojnie nam wyjdzie. I tutaj tak, można to zostawić w formie kruszonki, ale ja lubię, jak są boczki wyżej, więc robię coś takiego. To ja je jednak rozprowadzam, ale nie jest to konieczne, jak ktoś chce na szybko zrobić. Ja to robię. Troszkę można wcześniej wyrobić ciasto jeszcze, tak odrobinkę. I ja to sobie pomagam trochę ręką, trochę szklanką. Jak kto lubi. To wcale nie zajmuje dużo czasu, naprawdę. Idzie szybciutko. Od środka na zewnątrz. O. Dobra. Teraz jeszcze wyrównamy tutaj to ciasto, kiedy nie ma. Ale ja właśnie tutaj, o, daję troszkę wyżej. Dobra. I wyrównujemy to. No zobaczcie, ile mi to zajęło. Naprawdę niedługo. A z tymi boczkami potem fajnie się kroi. Jeszcze można się pobawić. Teraz dzieci się nudzą. To mogą wyklejać, jak plastelinka. Albo się nie nudzą, nie? Bo się uczą przecież online. Dobra. No to mamy już tak wyklejoną tortownicę, tak troszeczkę wyżej. I teraz tutaj mamy nasz budyń ugotowany i do niego dodajemy około 150 gramów takiego serka. Znaczy to nie musi być oczywiście prezydent, to może być jakiś danio albo cokolwiek, no ale taki serek homo. Tego jest 200 gramów, czyli tego troszeczkę mniej dodajemy, resztę można zużyć sobie na śniadanie przy okazji. Ale tak 150, mi się wydaje, że niektóre chyba mają 150 gramów pojemności. No mi się akurat zdarzyło taki troszkę większy kupić. No ale oczywiście, że nie wyrzucę. Dobrze. No i zwyczajnie mieszamy razem z tym budyniem. Nie wygląda to zachęcająco, ale naprawdę jest dobre. Nie mikserem, zwyczajnie albo taką trzepaczką, albo łyżką. Dobra. Tylko do połączenia składników. No
wykładamy na ciasto. W sumie jakbym dała cały ten serek, to nie wiem, czy coś by się stało. No ale powiedzmy, że robię zgodnie z przepisem. Rozprowadzamy. Dobrze. W miarę równo. I na to wykładamy owoce. Ja mam 1,5 jabłka i troszeczkę rabarbaru, ale teraz znowu widzę, że to 1,5 jabłka jest za dużo. Chociaż tak bardziej na środku. Można też dodać łyżkę cukru do owoców, ale ja już nie dodawałam. I na to, momencie, troszeczkę to jeszcze wyrównam. I na to kruszymy tą pozostałą 1/3 ciasta. Ciasto może być z różnymi owocami, może być z borówkami, może być z gruszkami. Nie wiem, nie robiłam z truskawkami, ale wydaje mi się, że powinno pasować dobrze. I teraz wkładamy do nagrzanego piekarnika 160-170 stopni, góra-dół, nawiew 50-60 minut, mniej więcej. No tak, warto zaglądać, ale mniej więcej wychodzi 50-60 minut. W takim razie czekamy. Nasze ciasto rabarbarowo-jabłkowe się upiekło. To jest takie kruche ciasto z masą, trochę z sera, trochę z budyniu. Jeszcze jest ciepłe, więc ono się średnio kroi. Najlepiej się kroi zimne, ale nie mamy czasu. Słyszycie, jak ładnie chrupie? O, jeszcze środek za ciepły. W środku wygląda tak. I zapewniam Was, że jest przepyszne. W takim razie bardzo polecam. Ciasto kruche z masą budyniowo-serową i z rabarbarem i jabłkami.